Proszę Państwa, przechodzimy dalej. Druk 1610. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Paragraf 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały druku według 1610. Minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Uprzejmie proszę, kto z Państwa? Pan Jacek Kowalczyk. Bardzo proszę. Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, przedkładany projekt uchwały ma charakter porządkowy i dopasowuje zakres działania lokalnych zespołów dyscyplinarnych, interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie do obszarów, na których działają poszczególne filie MOPS, które zapewniają organizacyjnie funkcjonowanie tych zespołów i zmiana wynika z zmiany granic filii 1, filii 6 i filii 9. Dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy jest prezentacja innych komisji? Nie widzę. Czy jest opinia, prezentacja jest opinii prezydenta? Nie ma. Stanowiska klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie druku 1610? Nie widzę. Szanowni Państwo, jest zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 Statutu Miasta Krakowa. Zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, niniejszym druk 1607 i 1608 też została zakończona dyskusja i procedowanie, głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.